Witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Tym razem porównamy Orlik z pełnowymiarowym boiskiem. Zapraszamy do oglądania. Zacznijmy od aspektów typowo technicznych. Orlik jako boisko niepełnowymiarowe posiada zmienne wymiary. Od 40 do 62 metrów długości i od 26 metrów do 30 metrów szerokości. Co za tym idzie, pomniejszone są również bramki, które mają 5 na 2 metry. Jego większy brat według standardów UEFA ma 105 metrów wzdłuż i 68 metrów szerz. Wymiary bramek to 7 metrów 32 cm na 2 metry 44 cm. Ich cechą wspólną jest nawierzchnia, która składa się ze sztucznej trawy i z gumowego granulatu. Rzadziej granulat występuje z piaskiem kwarcowym. Co z tego wynika? Orliki, które są znacznie mniejsze, są idealnym miejscem do trenowania dla dzieci, gdyż nie posiadają one odpowiedniego przygotowania fizycznego, pozwalającego grać na dużym boisku. Mogą one doskonalić takie umiejętności jak dribbling czy trzymanie się przy piłce z powodu mniejszej przestrzeni. Łatwiej będzie też skompletować ekipę do wspólnego meczu, gdyż jedna drużyna składa się z 6 osób. Bronić może praktycznie każdy ze względu na wymiary bramek. Teraz przejdźmy do pełnowymiarowego obiektu. Takie boisko jest dobre do trenowania dla młodzieży i dorosłych. Wymaga lepszej kondycji oraz przygotowania fizycznego ze względu na rozmiar. Priorytetem jest rozgrywanie piłki oraz ustawianie się. Rzecz jasna, doświadczenie i umiejętności zdobyte na orlikach też nam się przydadzą. Bramkarze mogą rozwijać dalej swoje umiejętności na normalnych bramkach. Na samym początku może być to dla nich wyzwanie. Granie ze znajomymi nie jest już tu takie proste, gdyż będziemy potrzebowali aż 22 osób. Zanim przejdziemy do podsumowania, nie zapomnijcie o łapce w górę. Podsumowując, jeden i drugi typ boiska ma swoje plusy i minusy. Nie będziemy wybierać, który jest lepszy, ponieważ zależy to od naszych potrzeb i od tego, czego oczekujemy. Jedno jest pewne, każdy znajdzie coś dla siebie.